Azadlik! Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na demonstracji zorganizowanej pod ambasadą Republiki Azerbejdżanu. Zebraliśmy się tutaj, aby zaprotestować w związku z przetrzymywaniem więźniów politycznych w Azerbejdżanie. Data jest nieprzypadkowa. Dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Ilgara Mammadowa. To jest lider partii opozycyjnej, który już od lutego 2013 roku jest pozbawiony wolności. Tylko za to, że zdecydował się publicznie opisać protesty robotnicze w mieście Izmaili. No i od lutego 2013 roku jest pozbawiony wolności. Przyszedłem dzisiaj na demonstrację pod ambasadę Azerbejdżanu. Sprzeciwić się polityce prezydenta Alijewa, bo mało kto wie, że to państwo jest członkiem Rady Europy, tej samej Rady Europy, która ma Trybunał w Strasburgu i wiele narzędzi ku temu, by walczyć o prawa człowieka. Jestem tutaj, ponieważ uważam, że występowanie w obronie praw człowieka, występowanie w obronie więźniów politycznych, którzy siedzą za aktywność bez użycia przemocy, jest obowiązkiem każdego przyzwoitego człowieka. Bardzo mnie niepokoi to, że Republika Azerbejdżanu z jej prezydentem na czele coraz więcej wsadza ludzi do więzienia za poglądy polityczne, za działalność polityczną. Absolutnie się nie przejmują opinią publiczną, zagraniczną. Siedzenie w więzieniu jest koszmarem nie tylko dlatego, że siedzi się w zamkniętych ścianach, w zamkniętych murach, że się jest poddawanym agresji więziennej służby, że się siedzi z kryminalistami bardzo nieprzyjemnymi, żyje się beznadziejne, potworne, niesmaczne, obrzydliwe jedzenie. Jednym z większych dotkliwości przebywania w więzieniu wynika z tego, że się zaczyna wątpić, zaczyna się czuć, że być może nikogo to nie obchodzi, że te prawa, o które walczymy, że te wolności, które chcemy uzyskać, nikogo nie obchodzą, nikt tego nie potrzebuje. Wsadzają ludzi naprawdę bardzo porządnych, szlachetnych, takich jak Anar Mammadli, który jest spokojnym, kulturalnym, rzetelnym człowiekiem, który zajmuje się obserwowaniem wyborów i sprawdzaniem, czy są demokratyczne, czy nie. I tylko dlatego w tej chwili jego proces trwa i jest niestety duża szansa, że zostanie skazany na wiele lat więzienia. Atak na Anara Mammadliego jest atakiem na wszystkich obserwatorów wyborów, w ogóle na zasadę wolnych wyborów i wszyscy, którzy się zajmują wyborami, wolnymi wyborami, powinni wystąpić w jego obronie i jak najszybciej jego i jego kolegów wyciągnąć z więzienia w Azerbejdżanie. Prezydent Alijew więzi w tym momencie 100 osób tylko dlatego, że sprzeciwiają się jego autorytarnej władzy. Więc jeśli nie chcemy, żeby Trybunał w Strasburgu i Rada Europy straciła dobre imię, to musimy sprzeciwić się temu, co się dzieje w tym państwie. Zwłaszcza, że Azerbejdżan od maja przewodniczy Radzie Europy, co może spowodować, że ta instytucja się zdyskredytuje. Chcielibyśmy, to jest także naszym celem, aby Azerbejdżan i przestrzeganie praw człowieka w tym państwie stał się stałym punktem polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety tak nie jest. Unia Europejska ma specjalną politykę dla właśnie krajów sąsiadujących z nią od wschodu. Jednym z państw, które w tej polityce sąsiedzkiej współpracuje z Unią Europejską, jest właśnie Azerbejdżan. I musimy walczyć o to, żeby Unia Europejska dbała o te same standardy praw człowieka zarówno w Mołdawii, zarówno na Ukrainie, jak i właśnie w państwie prezydenta Alijewa. I żeby nie były stosowane podwójne standardy tylko dlatego, że Azerbejdżan jest bogaty w ropę i gaz i przymyka się oko na łamanie praw człowieka, tak jak to robi nasz MSZ i minister Radosław Sikorski, który kiedy mówi o polityce bliskowschodniej, sąsiedztwa wschodniego Unii Europejskiej, nie odnosi się w żaden sposób do tego, co się dzieje w tym państwie, więc musimy cały czas o tym przypominać. To nie jest tylko kwestia protestu, ale także okazania solidarności obrońcom praw człowieka z Azerbejdżanu. Jeżeli chociażby jedna osoba przychodzi w miejsca publiczne pod ambasadę kraju, w którym przetrzymuje więźniów politycznych, tak jak się przetrzymuje więźniów politycznych w ambasadzie, jeżeli chociaż jedna osoba przyjdzie protestować i dowie się o tym więzień, a prędzej czy później się dowie, to on odzyskuje trochę wiary w siebie, odzyskuje trochę poczucia sensu, ma poczucie, że to, że żyje w głębokim dyskomforcie, w ograniczeniu praw
jednak ma sens i to czasami jest ważniejsze niż, nie wiem, dobra paczka przesłana przez rodzinę.